Najbardziej powtarzanym dzisiaj na świecie słowem jest najprawdopodobniej słowo miłosierdzie. Słowo miłosierdzie. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia, mówi Jezus do świętej siostry Faustyny. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Żadna polska książka nie jest tłumaczona na tyle języków świata, co dzienniczek świętej siostry Faustyny. I nikt nie zrobił tyle dla przypomnienia tej prawdy o Bożym miłosierdziu, co Bóg przez świętą siostrę Faustynę. Ale spróbujmy odwrócić od niej wzrok i popatrzeć na Polskę, na głosy, które płyną od wieków z naszej ziemi i zobaczyć, że naprawdę bardzo wielu ludzi znanych nam mówi i przypomina o Bożym miłosierdziu. Jan Kochanowski, Treny, 18 tren. Wielkie przed Tobą są występy moje, lecz miłosierdzie Twoje przewyższa wszystkie złości. Użyj dziś, Panie, nade mną litości. Norwid pisze w Prometidion, bo u Polaków caritas z amorem są już miłości słowem niepodzielnym, którego logik nie przetnie toporem, jak bohaterska pierś jest nieśmiertelnym. Sienkiewicz w Potopie wkłada w usta Wołodyjowskiego takie zdanie, choć są różne grzeczne nacje na świecie, przecież Bóg naszą szczególnie w miłosierdziu swoim przyozdobił. Pamiętamy też Krzyżaków i Juranda, który został całkiem oślepiony. Został mu cięty język, prawą dłoń przez Zygfryda. Kiedy Zygfryd zostaje złapany, Jurand bierze miecz w dłoń. Wydaje się, że wywrze pomstę na swoim prześladowcy. Bracie Jurandzie, czego chcecie? Czy chcecie darować jeńca wolnością? Bo widzą, że zaczyna odcinać jego powrozy. Tak. Chcecie, by odszedł bez pomsty i kary? Tak. Pomruk gniewu i oburzenia zwiększył się jeszcze, ale ksiądz Kaleb, nie chcąc, by zmarniał tak niesłychany uczynek miłosierdzia, zwrócił się ku szemrzącym i zawołał: kto się świętemu śmie sprzeciwić? Na kolana. Bolesław Prus w Lalce. Wokulski, zachwycony charakterem Węgiełka, pomyślał sobie, oto logika prostych serc. Pogarda dla występku, miłosierdzie dla nieszczęścia. Maria Konopnicka, miłosierdzie gminy, strasznie przygnębiająca nowelka. Polecam naprawdę, jak ktoś ma zbyt dobre poczucie humoru. Pan radca mówi w niej, ustawy gminy są ustawami chrześcijańskiego miłosierdzia. Są one nie tylko naszą zdobyczą cywilizacyjną, ale naszą chlubą. I rzeczywiście wydaje się, że gmina jest miłosierna, ale to miłosierdzie wygląda strasznie niemiłosiernie. Bo miłosierdzie, jak mówi pan radca, moi panowie, jest dla gminy rzeczą świętą, ale i miłosierdziu miarę zachować należy. Niesamowitą konferencję przeprowadza Eliza Orzeszkowa, znana nam z Nadniebnem, o wpływie nauki na rozwój miłosierdzia. Pisze tak, z pomiędzy dziejowych faktów, najbardziej może uderzającym, zaciekawiającym i pocieszającym jest ten, który ukazuje wpływ wywierany przez wzrost i postęp nauki na wyjaśnienie się idei i rozszerzanie się uczucia miłosierdzia. I daje przykład ludzi obłąkanych, psychicznie chorych, że przez wieki nie było dla nich miłosierdzia, dopóki nauka nie odkryła, że oni nie są źli, że oni są po prostu chorzy, biedni. Władysław Reymont w Chłopach, opisując wiosnę, zapisuje takie piękne zdania. Słońce zaś urastało wciąż, wynosiło się nad bory czarne, nad wsie nieprzeliczone, coraz wyżej i wielkie, gorejące, ciepłe, kiedy to święte oko miłosierdzia pańskiego brało we władną i słodką moc panowanie nad światem. Jak dzisiejsza pogoda, jakieś doświadczenie świętego oka miłosierdzia pańskiego, który bierze we władanie
we władną i słodką moc panowanie nad światem. Czesław Miłosz, dzwony w zimie, pewien młodzieniec w greckiej bogatej odzieży, mówi tak: ale mnie wyrwał z prochu błyskawicą Pan mój i Bóg mój, którego nie znałem. Za nic się jemu wasze prawdy liczą, on miłosierdzie ma nad wszystkim ciałem. Wisława Szymborska, bardzo piękny wiersz, w parku. Chłopczyk z mamą: ojej, dziwi się chłopczyk, a kto to ta pani? To pomnik miłosierdzia, czy czegoś takiego, odpowiada mama. A dlaczego ta pani taka poobijana? Nie wiem, odkąd pamiętam, zawsze taka była. Miasto powinno coś z tym w końcu zrobić, albo wyrzucić gdzieś, albo odnowić. Można by jeszcze cytować wiele innych drobnych fragmentów, ale pozwólcie na trzy, które najbardziej jakoś tak przeniknęły moje serce, kiedy przeglądałem tą polską duszę, która mówi o miłosierdziu. Pierwsze słowo to jest Henryka Sienkiewicza w Quo Vadis. Pamiętacie taką postać Hilona Hinonidesa, który naprawdę był łobuzem i to niesamowitym. I kiedy on po prostu ma na sumieniu wielu chrześcijan, którzy stracili życie z powodu niego, spotyka ostatecznie świętego Pawła. I Paweł mówi do niego tak: Bóg nasz to Bóg miłosierdzia. Gdybyś stanął nad morzem i rzucał w nie kamienie, czy byś mógł zarzucić nimi głębinę morską? A ja ci mówię, że miłosierdzie Chrystusa jest jak morze i że grzechy i winy ludzkie potoną w nim jako kamienie w otchłani. I mówię ci, że jest jako niebo, które pokrywa góry, lądy i morza, albowiem jest wszędzie i nie masz granicy ni końca. Chodź ze mną i słuchaj, co ci powiem. Oto ja także nienawidził go i prześladował jego wybranych. Jam go nie chciał i nie wierzył w niego, póki mi się nie ukazał i nie powołał mnie. I odtąd on jest miłością moją. Tyś go nienawidził, a on kochał cię. Tyś wydawał na męki jego wyznawców, a on chce ci przebaczyć i zbawić cię. Piersią nędzarza poczęło wstrząsać łkanie ogromne. A Paweł mówił dalej: pójdź za mną, a ja cię powiodę do niego. Dla jakiejś innej przyczyny przychodziłbym do ciebie, ale oto on rozkazał mi zbierać dusze ludzkie w imię miłości, więc spełniam służbę jego. Ty mnie masz, żeś przeklęty, a ja ci mówię: uwierz w niego, a czeka cię zbawienie. Ty myślisz, żeś znienawidzon, a ja ci powtarzam, że on miłuje cię. Patrz na mnie. Gdym jego nie miał, nic nie miałem, krom złości, która mieszkała w sercu moim, a teraz jego miłość starczy mi za ojca i matkę, za bogactwa i królowanie. W nim jednym ucieczka. On jeden policzy twój żal. Wejrzy na twoją nędzę, zdejmie z ciebie trwogę i podniesie cię do siebie. Jakikolwiek miałbyś grzech, czy jest ktoś z nas, kto ma większy grzech na sumieniu niż Hilon Hilonides? Może wolimy jakiś fragment bardziej taki spokojny. Nie wiem, czy pamiętacie Marię Konopnicką o krasnoludce i sierotce Marysi. Super po prostu książka. Cieszę się, że dzięki świętu miłosierdzia mogłem do niej wrócić. Otóż jest tam taki fragment, w której Koszałek Opałek razem z Podziomkiem napotykają cygana. I ten cygan chce ich ściga. I oni się boją, że po prostu, że on im zrobi krzywdę. No i zastanawiają się, jak wyjść z tej opresji. I Koszałek mówi: trzeba nazwać rzecz wielką, jak największą. No to Podziomek mówi: góra. Ale się nawet na pół cala nie podniósł. Mądrość, wybełkotał Koszałek Opałek, ale i to nic nie pomogło. Siła, zakrzyknął Podziomek w najwyższej trwodze, bo już cygan rękę na nim kładł, ale jak był, tak pozostał małym. A wtem rozległ się w powietrzu głos cichy, jakby wiatr między drzewami zagadał: miłosierdzie. Kobieta, która szła lasem, opiewała Boże miłosierdzie, w pewnym momencie powiedziała słowo: miłosierdzie. Lecz kiedy się ten głos rozległ, zbladł cygan i stanął jak wryty. Małe krasnoludki zaczęły mu w oczach ruść, a cygan cofał się, szepcząc: zgiń, przepadnij, Maro, zgiń, przepadnij. Tymczasem krasnoludki przerosły go o głowę, przerosły o dwie, o trzy, aż zrównawszy się z borowymi sosnami, stały przed nim groźne, potężne, olbrzymie, tak że ów cygan wydawał się przy nich jak karzeł. Rzucił się przed nimi na ziemię i złożywszy swe ręce, wołać zaczął: darujcie, jasne Pany, darujcie. Jesteś mały, ale słowo miłosierdzie robi z ciebie człowieka wielkiego. Jesteś w niebezpieczeństwie,
Ale miłosierdzie jest tą rzeczą wielką, która sprawia, że to nieszczęście czy niebezpieczeństwo zamieni się w całkiem spokojną przestrzeń życia. I na koniec Jan Twardowski. Święty Tomaszu niewierny, ze mną było inaczej. On sam mnie dotknął, włożył dłonie w rany mego grzechu, bym uwierzył, że grzeszę i jestem kochany. Bóg grzechu nie pomniejsza, ale go wybaczy. Za trudne i po co tłumaczyć? Jak to, Twardowski, czy ty nie znasz dzisiejszej Ewangelii? Czy ty nie wiesz, że to tak było, że to Tomasz chciał włożyć ręce i palec w Bóg Jezusa? A Twardowski mówi, nie, pomyśl, to było troszeczkę inaczej. Ze mną było inaczej. Dlaczego Tomasz chciał włożyć palec? Bo nie wierzył, że Jezus żyje. A dlaczego nie wierzył, że Jezus żyje? Bo widział, że Jezus umarł. Twardowski tłumaczy, ze mną było inaczej. Ja nie wierzyłem, że mnie Bóg kocha. Dlaczego? Bo zgrzeszyłem. Zawsze jak grzeszę, to myślę, że Boża miłość umarła. Czuję się przez Boga niekochany. Dlatego co się stało? To nie ja, ale Bóg włożył palec, rękę w ranę mojego grzechu, żebym ja wreszcie zrozumiał, że grzeszę, że jestem kochany. Że Bóg przez to nie pomniejsza grzechu, ale go wybacza. Bóg wkłada dzisiaj w to święte miłosierdzie, w święto miłosierdzia wkłada swoje serce, swoje palce, swoją dłoń, wszystko, co może, wkłada w naszą rzeczywistość grzechu i mówi, jesteś kochany, jestem miłosierny, nie bój się żadnego grzechu, choć nawet największe twoje grzechy są tylko kamieniami, które wobec oceanu miłosierdzia są po prostu niczym. Ale oddaj te kamienie, rzuć je do oceanu, a nie bij siebie po głowie, ani innych tym, co nie jest rzeczą nie do odpuszczenia, ale co Boże miłosierdzie może w swojej dobroci i łaskawości zawsze odpuścić.